No dobra, kochani, tylko spójrzcie na tę pogodę. Wczoraj tak lało, dzisiaj tak pada, także powiem wam szczerze, że... O, tam tato, nie wiem czy zauważycie, wraca. Także powiem wam szczerze, że jest okropnie. Psy jak puszczam na zewnątrz, to całe mokre przychodzą z ogrodu. Nawet na spacer nie ma jak wyjść, bo leje od rana do wieczora. Moi drodzy, ja się dzisiaj zabieram za słodki chlebek bananowy. Mam dużo, bardzo dużo bananów, już takich naprawdę słabo wyglądających. Znamy, robimy chlebek bananowy. Dzień dobry, kochani. Witamy się z wami serdecznie. Leoś kończy jeść śniadanko. Nelcia zjadła i poszła na drzemkę. Ja piję kawkę, Krzysiek tutaj ogarnia i maluje się przy okazji. I słuchajcie, ostatnie podrygi choinki, dlatego że żegnamy się z choinką, myślę, 1, 2 albo 3 stycznia. Także dajcie znać, ile choinka u was stoi. Wiem, że u co po niektórych stoi bardzo długo, natomiast my się już ją nacieszyliśmy, także myślę, że 2 albo 1 stycznia już się z nią pożegnamy. Hej kochani, zasiadłam sobie tutaj, właśnie dopijam kawkę i co wam chciałam powiedzieć, to w ogóle witam się z wami w nowym vlogu. Wy już jesteście z nami w nowym roku, więc wszystkiego najlepszego w nowym roku. My natomiast dzisiaj mamy 31, mamy dzisiaj Sylwestra, także witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Ja przed chwilą nagrałam wam filmik. Tak, także myślę, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jutro, w nowym roku, macie 2 nowe filmy. To jest, chodź tutaj malutka, jest tutaj ze mną kruszynka. Także słuchajcie, witam was serdecznie. O, ktoś tutaj już do mnie pisze. Jakie plany na dzisiaj? Takie plany na dzisiaj, że mam w planie zrobić z Krzyśkiem sok. I u nas jest taka tradycja, że jeżeli sokujemy, to Krzysiek sokuje i zawsze robi mi najlepszy sok. Także dzisiaj plan jest taki, że robimy sok, ale najpierw lecimy do Biedronki, bo my rozdziały, słuchajcie, robimy zawsze wszystko w pędzie, wszystko na ostatnią chwilę. No i jako, że dzisiaj trzeba jakąś imprezkę sylwestrową przygotować dla naszych domowników, no bo umówmy się, Sylwestra na pewno z telewizją dzisiaj będzie w naszym rodzinnym gronie, więc trzeba jechać do Biedronki, dokupić kilka rzeczy, bo no co, będziemy siedzieć przy stole, pić jakieś winko, drineczki i po prostu spędzać Sylwestra w domu. Jedziemy do Biedronki, tak jak wam mówiłam, bo dzisiaj w planie, później wam pokażę, co ja takiego będę robić dzisiaj na stół, co będę przygotowywać. Też nie będę za bardzo szaleć, bo słuchajcie, my zazwyczaj w święta szalejemy, za dużo tego wszystkiego robimy, za dużo po prostu tego jedzenia i później nie ma co z tym zrobić, więc stwierdziłam, że dzisiaj na spokojnie, aczkolwiek znając mnie, na pewno znowu trochę zaszaleję. Także słuchajcie, taka sytuacja, a później, tak jak mówię, zrobimy sobie sok. No a później już będę wszystko szykować. Chodź tu, Kruszynko, słuchajcie, ona po prostu, ja jestem jej mamusią, ona jest wszędzie tam, gdzie ja, zawsze czeka na mnie, czy pójdę do łazienki, czy gdzieś tam, nie wiem, jestem u Nel w pokoju, ona zawsze na mnie czeka, także śmiejemy się, że ja jestem taką jej mamusią. Dziękuję wam też bardzo serdecznie za wszystkie wasze komentarze pod ostatnim vlogiem, to było naprawdę miłe, budujące, naprawdę nie spodziewałam się takiej reakcji, także dziękuję wam za wszystkie komentarze, też na Instagramie, do skrzyneczki, za wszystkie wasze maile. To naprawdę jest bardzo, bardzo miłe, kochani. No i co? No tak czuliśmy, tak podpowiadało nam serce i zaadoptowaliśmy malutką. I teraz mam pytanie do was, słuchajcie, takie małe, żebyście nam pomogli przy wyborze imienia. Na początku pomyślałam, że może wy coś nam podpowiecie, wy coś nam wymyślicie, natomiast są dwie opcje. Pierwsza opcja imienia dla naszej Suni, zaraz wam ją pokażę, to Śnieżka, tak jak wam wspominałam. No pasuje mi, to jest taki świąteczny prezent, jest bielutka, jest Śnieżka, pasuje. Ale też bardzo podoba nam się bardzo imię Pianka. Pianka, biała pianka, a la marshmallow. Także jestem bardzo ciekawa, co wybierzecie, więc możecie napisać w komentarzach, na które imię stawiacie, które wam imię się bardziej podoba. Ja zaraz wam jeszcze raz pokażę naszą Sunię. Jestem po prostu bardzo, bardzo ciekawa, także koniecznie dajcie mi znać. Jest już nasze maleństwo, także pokażę wam raz jeszcze naszego słodziaczka. I koniecznie dajcie mi znać, co myślicie. Czy bardziej pasuje tutaj temu małemu wariatowi Pianka, czy bardziej pasuje jej Śnieżka. Jestem po prostu bardzo, bardzo ciekawa. A tymczasem uciekamy, jedziemy na szybkie zakupy, potem oddaje się w wir przygotowań, słuchajcie, potraw na Sylwestra. No i tyle, kochani.
Ciotę Malusku, Ciotę Maluku, rozrabiaczku. A, jeszcze Wam pokażę, słuchajcie, bo kupiliśmy jej nowe posłanko, nowy kojec w Biedronce, więc zaraz Wam pokażę, jakie nowe posłanko ma ten mały szkrab, mała rozrabiaka. A ja się śmieję, słuchajcie, że taką mamy jesień tej zimy po prostu. Zobaczcie, co tu się wyprawia. Nie, Krzysiek? Wracamy i robimy sok. No, słuchajcie, tak stwierdziłam, że jednak to mi gimbal potrzebny, mężu drogi, wiesz? Dokładnie. Dlatego, że jak jedziemy, słuchajcie, to nawet no, nie ma jak do Was fajnie to jest z samochodu się odezwać, porozmawiać, bo wszystko się trzęsie, ręka mi się trzęsie. No i zajedziemy jeszcze szybciutko do naszego sklepu, bo schować aparat, czy nie? Schować aparat? No słuchajcie, nie, bo wymijaliśmy samochód i myślałam, że zasłaniam tutaj Krzyśkowi. Więc jedziemy szybciutko jeszcze do naszego sklepu. I to jest taki ogromny plus, tak jak Wam już mówiłam wcześniej, że mamy sklep blisko domu, więc możemy zawsze do niego zajechać. Musimy zostawić kilka rzeczy, także zajedziemy jeszcze na chwilkę. I później już mega trzęsie, także się już ucinam, a później jeszcze na te szybkie zakupy i też stwierdziłam, że nie będę dzisiaj na Sylwestra z mamą przesadzać, bo zawsze tego jedzenia jest za dużo, ale główny punkt programu to będzie nasz chlebek ziołowy. To jest po prostu popisówka nasza, znaczy Thermomixa w sumie i nasza. No właśnie, więc jesteśmy na chwilę w sklepie, przywieźliśmy to, co mieliśmy przywieźć i swoją drogą chciałabym Was zaprosić też, słuchajcie, na nowy film, bo dzisiaj śmigają dwa nowe filmy, vlog i film na kanale głównym i tam mówię Wam troszeczkę więcej na temat właśnie sklepu i że trochę zmian u nas właśnie od 2021 roku się szykuje, także wbijajcie koniecznie, linka macie na dole, bo tam dużo nowych informacji. Ogólnie to liczymy na to, że nie będzie dużo ludzi w Biedronce, dlatego że wczoraj Krzysiek musiał na chwilę podjechać do Biedronki jakoś po 19 i były po prostu tłumy. Także liczymy na to, trzymajcie kciuki, że szybko zrobimy zakupy i wracamy do domu. Tak kochani, to wciąż ta sama kawa, udało nam się. Nie było aż tak dużo ludzi, ale powiem Wam, że z towarem już było kiepsko dzisiaj, bo nie było na przykład serów, camembert, brie i tam jakichś innych, także trochę słabo, ale... W sumie to, co mieliśmy kupić, to udało nam się kupić. Słuchajcie, mamy bagietki, dlatego że będę robiła takie fajne kanapeczki z łososiem, z serkiem, z krewetkami, z taką kiełbaską pleśniową. Zobaczymy z czym jeszcze, także wzięliśmy świeżutkie bagietki. Że tu jeszcze łosoś do kanapeczek. Do naszego chlebka ogólnie będą potrzebne nam drożdże i właśnie w Biedronce ich nie było, także musieliśmy kupić je w innym sklepie i na całe szczęście były. Śmiałam się do pani w Biedronce, że wszyscy dzisiaj będą coś piec chyba i potrzebowali drożdży. Wzięłam jeszcze oliwki zielone z kaparami, to też do tych moich kanapeczek z bagietek i jeszcze, czekajcie, takie ogóreczki. Co to za ogóreczki? Jakieś premium. Takie o, malutkie. No i jest kolejna bazylia, bo tamta zdechła. A ta potrzebna mi będzie do właśnie tych kanapeczek i do naszego chlebka ziołowego. I będę też robiła fajną turecką sałatkę z Thermomixa z fasolką. Także chlebek chyba zrobi Krzysiek, a ja zrobię właśnie tą sałatkę. Powiem Wam kochani, że już się będziemy żegnać z ozdobami świątecznymi. Mówiłam Wam? Mówiłam Wam chyba o tym. Mówiłam Wam już o tym. No ale tak, jakoś mi się teraz przypomniało i chyba nagram taki film na Bugi Silver, jakiś tam leciutki, jakieś tam clean with us, czy clean with me. Jak zbieramy to wszystko, zdejmujemy i co? I stawiamy takie rzeczy całoroczne. Proszę Pani, jedna druga, proszę Pani. Nie, tu nie wchodzimy, już do Was idę dziewczyny. Zaraz robimy sok, ja się rozprawiam z ananaskiem, bo Leo bardzo chce też ananaska. Tak, Nelcia? Nelcia zaraz zupkę będzie jadła. Także do soku naszego dodamy dzisiaj też ananaska. No, dobra, praktycznie już wszystko powoli gotowe, słuchajcie. Tutaj pokroiłam też ananaska, bo tak jak Wam mówiłam przed chwilą, Leo miał ogromną ochotę, żeby był też ananasek, także... A ja jutro zrobię sobie z burakiem, z selerkiem naciowym. No, zaraz Ci pokroję jeszcze, to sobie zjesz. Także tak, jeszcze czegoś pewnie dołożymy. Tak jak mówię, jutro zrobię sobie, wiecie, taki buraczek, seler naciowy, cytryna pewnie i jabłko, a dzisiaj więcej przewaga owoców. Łóżko
Dobra, słuchajcie, rodzinka zwarta i gotowa, Leoś podekscytowany. Tak, zaczynamy zaraz. Wszyscy chcą robić co? Dzisiaj pod Leosia, słuchajcie, robimy bardziej sok owocowy, a ja tak jak wam mówiłam, jutro będę robiła bardziej warzywny, buraczki, wiecie, seler naciowy. Także pamiętajcie też, żeby obierać takie rzeczy jak pomarańcze, jak cytrynki, bo to jest bardzo ważne. Chłopaki już są, chłopacy już są gotowi. Także zaczynamy i co jeszcze chciałam powiedzieć? A, nasze postanowienie. Ja się sam się boję. Ja cię trzymam. Nasze postanowienie na nowy rok to pić więcej soków. Zdecydowanie więcej, przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu. Bo ostatnio nie pamiętam, kiedy my robiliśmy sok. I czekają mnie porządki tu. Nawet na to nie patrzcie. Tu muszę posprzątać. Dawaj tam dalej, podawaj na palę. Trzymaj. Gdzie to mam? Tutaj. A tutaj ją mogę. Dawaj dalej, o. Później fajnie, bo na przykład do ciasta marchewkowego możecie, wiecie, wykorzystać sobie to wszystko. I teraz zobaczcie, no urządzenie jest po prostu mega, mega. Tutaj nam wylatują skórki i tak dalej, a tutaj czysty soczek. A tutaj wszystko się gniecie. Możesz. Chyba tak? To się stało. I popychamy, pyk. No mieliśmy takie popychadełko, nie? No jest, ale on tutaj jest ci potrzebny. Tam się wszystko gniecie. Cała rodzina robi to, tylko Nelcia. No. Słuchajcie, nie robi. Zobaczcie na ten soczek. Oj, 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 oj. Pychotka. Zaraz będziemy próbować. Dobra, Leo stwierdził, że on bez marchewki, bo on tak za bardzo za marchewką, wow, nie przepada. Nie Nelci... lubię marchewki. No, Leoś nie lubi marchewki. Nelci wlejemy taki marchewkowy, więc zaraz Leosiowi zrobimy bardziej, wiecie, pomarańcza, cytrynka, ananas i jabłuszko. Ale mi proszę, nie wlewajcie. Dobra, to od mamusi spróbujesz, tak? A tobie teraz robimy bez marchewki. Mój soczek wychodzi, mój soczek wychodzi. Jaki ma kolor? Żółty, prawda? Aha. Ale słuchajcie, sztosik, cytryna zrobiła robotę i taki fajny, kwaśny wyszedł. Ale coś tam troszkę jest, jakby taka koza, nie wiem co to, ale jest tam coś. No, rozumiecie właśnie. Także, dobra, i ananaska Leosiowi, dużo i jabłuszka. Woda nam się będzie pożegnać ze świątecznymi, na przykład szklaneczkami, podkładkami. Ale to kto wypije o te trzy? No ja, tata. No ale kto te dwa? A. Ja mogę wypić wszystkie trzy. No? Widzicie? Jeszcze Nel dostanie. To niebezpieczne, co Leoś będzie robił. Uwaga! Trzeba być ostrożnym, się, bardzo. Babcia się boi z dziadkiem. Dobra, Krzysiek robi właśnie ten chlebek nasz ziołowy z bazylią. Chlebek ziołowy wpisujecie w termomiksie i wychodzi naprawdę pychota. Zobaczcie, tu mamy pietruszkę, bazylię, czosnek. Oczy mi piecze. No bo czosnek jest mocny. Także, o, Krzysiek sobie na siedząco działa, ja za chwilę startuję z sałatką turecką, potem robię kanapeczki z krewetkami, z łososiem, z chorizo, także działamy. A ja lecę po 60 gram masła miękkiego. Gramów, gramów, gramów! No dobra, chlebek już w piekarniku, ja zabieram się za tą sałatkę, to jest sałatka z pomidorami i fasolą i ona jest, wiecie, do znalezienia pod jakby kuchnią turecką i zaraz też zabieram się za moje kanapeczki ze świeżą bagietką, wrzucę krewetki, podsmażę na maśle i inne rzeczy, także działamy. Miałam dodać, słuchajcie, oliwę z oliwek do tej sałatki, ale dodałam tą oliwę z oliwek grecką z czosnkiem. To będzie taki fajny posmak i dodajemy teraz jeszcze sok z cytryny. No i zobaczcie, chlebek jest już gotowy. Wyszedł idealny, piękny. Naprawdę jest przepyszny, wygląda świetnie. Mega. Tutaj już się robi sałatka, może nie wygląda fajnie, ale naprawdę to są smaki dla mnie greckie, tureckie. To będzie jeszcze jajko, pomidorek, także będzie naprawdę pysznie. Serio, muszę już normalnie zdjąć te Mikołaje, bo tak mi nie pasują już po świętach u mnie Mikołaje. I zobaczcie, teraz włożyłam do koszyczka jajka i jajeczka na parze są gotowane. Dzisiaj, kochani, robię też krewetki troszeczkę inaczej niż zawsze, z czosnkiem, z masłem i z koperkiem. Bo będą to krewetki na kanapeczki, więc nieco inaczej dzisiaj. A tutaj, słuchajcie, przygotowałam już taki duży talerz. Nałożyłam miks sałat, czy jest rukola, jakaś tam roszponka. I tu będą docelowo leżały moje wszystkie kanapeczki. A co ty tam masz?
Oj, 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 już je, ja chcę mleczko i spać. No tata, ty to masz pomysły normalnie. O matko! Lalka! Zobaczcie, Leosia, koledzy, już gotowi na imprezkę sylwestrową. Tak, ale oni są najlepsi, ja na drugim miejscu, ci najgorsi. O matko, ale zobaczcie, jakie towarzystwo przyszło. A ja średni. A ty średni, okej, okay. Patrzcie. A ile kumpli. Kochani, kochani, w tym nowym roku chcielibyśmy złożyć wam wszystkiego najlepszego. Dokładnie. Żeby ten rok był wspaniały, cudowny, także wszystkiego dobrego. Lepszy niż tamten. Dokładnie tak, dużo zdrowia i witamy w nowym roku. I życzymy miłej zabawy. Już to widzicie w nowym roku. Operator życzy wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo zdrowia i szczęścia. Pa, pa. Pa, pa.